Wiadomości z powiatu nyskiego. Kontynuacja święta gmin powiatu i podpisanie nowej umowy partnerskiej. Podpisanie umowy partnerskiej z miastem Tallinn w Armenii. Dzisiaj gościliśmy ambasadora Armenii u nas tutaj w Nysie, który przyglądał się i gratulował nam z podpisania tej umowy. No, wspólna historia Ormian i Polaków jest bardzo bogata, także myślę, że ta współpraca też będzie się układać bardzo owocnie. Widzimy, jaka duża ekspozycja, szkoła plastyczna przysłała nam taką ekspozycję do oglądania i nasza też szkoła będzie współpracować. Też w dziedzinie gospodarki myślę znajdziemy jakieś nowe rozwiązania. Dzisiaj otrzymał tytuł ambasadora pan Lewa Gregorian i on jest mieszkańcem naszej Nysy. Mieszka tutaj z bratem, z rodziną i no już 20 kilka lat. I tak mu zależało, żeby właśnie nawiązać tą współpracę, promować tą kulturę ormiańską. Prowadzi restaurację piękną, Smaki Armenii. I z tego się wzięła to, kiedy pan ambasador gościł u niego, i wtedy padła ta propozycja, żeby nawiązać taką bliższą współpracę z jakimś regionem. Wybraliśmy Tallinn, miasto Tallinn, blisko Erewania i tam będziemy z tym regionem współpracować. Zostałem ambasadorem powiatu nyskiego. Wziąłem więcej obowiązek, żeby to jeszcze więcej realizować, to co powinniśmy zrobić. Też chciałem, żeby było tej chwili, żeby zdarzyło się to, dzisiaj, żeby mogłem być i pomocny w Armenii, i pomocny tu z Polski. Jestem podzielony na dwóch krajach po prostu. Serce tutaj i serce w Armenii. Będę chciał naprawdę starać, żeby to było jeszcze lepiej, jak powinno być. Złożyło się na tą sesję też kilka innych ważnych wydarzeń. I spowodowało to, że zwołałem sesję dziś na 9 lipca, żeby honorować i osoby, i instytucje, i podpisać umowę partnerską, a również z racji tego, że niedawno się skończyło święto powiatu, więc były też delegacje partnerskie, więc mogliśmy się spotkać, a oprócz tego Rada mogła uczestniczyć w takim ważnym spotkaniu. Przede wszystkim po podpisaniu umowy z Tallinnem przyjechał burmistrz z całą delegacją miasta Tallinn z Armenii. Umowa została podpisana przez starostę, moją osobę w imieniu Rady i burmistrza w obecności ambasadora Armenii, który również zaszczycił nas swoją obecnością. Dodatkowo były wystąpienia delegacji zaproszonych, między innymi delegacji włoskiej, która uczestniczyła w święcie powiatu nyskiego. Poza tym przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Polskiego, pan Krajczy, wręczył odznaczenie wojewódzkie dla księdza profesora Doli za jego zasługi na województwa. Dodatkowo statuetkę Piłsudskiego z okazji stulecia i dwudziestolecia samorządu wojewódzkiego staroście nyskiemu. My jako Rada wręczyliśmy właśnie promerory pani Agnieszce Niewiadomskiej, uznając jej wybitne zasługi zarówno operowe, wokalne, ale również edukacyjne, bo jest nauczycielem śpiewu, głosu, więc promuje powiat nyski. Dodatkowo promerora otrzymała instytucja, jest hospicjum znane w Nysie i w całym, można powiedzieć, województwie opolskim. Między innymi za to, że właśnie prowadzi ważną instytucję leczniczą dla osób ciężko chorych, związanych z onkologicznymi sprawami i to jest naprawdę ciężka praca i uznaliśmy, że to tej instytucji należy się promeror. Uroczystości się zakończyły. W tej chwili przerwa wakacyjna w Radzie Powiatu, najbliższa sesja we wrześniu.